Pamiętam historię pewnego rolnika z Nowej Zelandii. Ledwo wiązał koniec z końcem i bardzo na wszystkim oszczędzał. Kiedy zgniło mu siano, to zamiast je wyrzucić, chciał nakarmić nim krowy. Ale one nie zjadły tego siana, mimo że były głodne. Nawet kiedy jesteśmy głodni, nie zjemy spleśniałych frytek albo ryżu. Krowy nie chciały jeść tego siana, więc rolnik zaczął się zastanawiać, jak je skłonić, żeby to zrobiły. Postanowił zmieszać zgniłe siano ze świeżym, myśląc, że krowy dadzą się nabrać. Ale one zjadły dobre siano i zostawiły spleśniałe. Rolnik dalej myślał, co z nim zrobić, aż w końcu wpadł na pomysł. Jeśli byliście kiedyś na farmie, to może zauważyliście, jak krowy wystawiają głowy przez płot, żeby skubać trawę po drugiej stronie? Rolnik wykorzystał to i położył spleśniałe siano po drugiej stronie ogrodzenia. W takiej odległości, żeby krowa mogła wystawić głowę przez barierkę i dosięgnąć go. Spleśniałe siano zniknęło w ciągu 24 godzin. To pokazuje, jaka jest natura nie tylko krów, ale też ludzi. Jeżeli coś jest po drugiej stronie płotu, to nieważne, że jest popsute. Ja tego chcę. Jeśli coś jest po drugiej stronie jakiegoś płotu w życiu, jeżeli coś jest zakazane, to właśnie tego chcemy. Taka właśnie jest zazdrość. Tylko dlatego, że nie możemy czegoś dostać, wydaje nam się to bardziej atrakcyjne. A tak naprawdę to tylko spleśniałe siano. Podróżowanie to spleśniałe siano. Bycie bogatym to spleśniałe siano. Sława i uroda to spleśniałe siano. Rozmawiałem z kilkoma naprawdę pięknymi kobietami, które mówiły, że bardzo trudno im z tym żyć. Ludzie, zwłaszcza mężczyźni, je obserwują i nie dostrzegają niczego oprócz urody. Och, co za piękność, ale to dla nich trudne, bo nikt nie traktuje ich poważnie. Ludzie widzą tylko piękną twarz i figurę. Nie widzą ich osobowości, tylko ciało. Te kobiety mówią, że to przekleństwo, więc warto porzucić także pragnienie nadzwyczajnego piękna. Tak samo jest z bogactwem, o czym mówiłem już kilka tygodni temu. Jeśli jesteś mężczyzną, to nie żeń się z piękną kobietą. Będziesz zazdrosny przez resztę życia, bo mnóstwo innych mężczyzn będzie chciało się z nią umówić i nie będziesz umiał jej zaufać. A jeżeli jesteś kobietą, to nie wychodź za bogatego mężczyznę, bo będzie go stać na utrzymywanie kochanek. Jeżeli ożenisz się z brzydką kobietą, to przez resztę życia będziesz bezpieczny. Będzie tak wdzięczna, że znalazła partnera, że nie będziesz się musiał o nic martwić, nawet jeżeli wyjedziesz do pracy w kopalni. I tak samo jeśli wyjdziesz za biednego faceta, to nie będzie go stać na kochankę. Będziesz bezpieczna. To moja życiowa rada. Biedni chłopcy i brzydkie dziewczyny. Wy tak naprawdę powinniście być rozchwytywani. Jeśli spojrzymy na to z tej strony, to widzimy, że bogaci i piękni też cierpią, więc nie zazdrośćcie. Zazdrość bierze się z braku świadomości, że niezależnie od tego, po której stronie jesteśmy, nie wiemy, czego doświadczają inni ludzie.